Czepi jest ekologiem i bada zmiany populacji narwali w Oceanie Arktycznym. Zauważył, że populacja narwali traci 5,6% swojej wielkości co każde 2,8 miesiące. Populację narwali można przedstawić za pomocą funkcji N, która zależy od czasu T, który chcemy podawać w miesiącach. Gdy Czepi rozpoczynał badanie, zauważył, że liczebność populacji narwali w Oceanie Arktycznym wynosi 89 tysięcy. Zapisz funkcję, która przedstawia populację narwali po upływie T miesięcy od rozpoczęcia badania przez Czepiego. I tu mamy miejsce, aby tę formułę na tę funkcję wpisać. Jak zwykle zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No a ja teraz może rozwiążemy je tutaj wspólnie i, no i zobaczymy, sprawdzimy sobie odpowiedź. Więc może zacznijmy od tego, że zrobimy sobie taką tabelkę, w której spróbujemy zapisać zmiany tej populacji i zobaczymy, czy to nas doprowadzi do jakiegoś wzoru na tę funkcję n. Może tak, po lewej stronie będzie t. Czyli to będzie czas w miesiącach. Napiszmy czas w miesiącach. No a tutaj będzie N, czyli to będzie populacja narwali. I co? I zaczynamy od czasu w chwili początkowej, prawda? Gdy rozpoczynał badanie. Tu jest napisane, czyli w chwili T równe 0, było 89 tysięcy narwali. Dobrze, no i teraz co my wiemy? Że co każde 2,8 miesiąca wiemy, jak się populacja zachowywała, czyli po upływie pierwszych 2,8 miesiąca, no wiemy, że populacja straciła 5,6% swojej wielkości, czyli miała 89 tysięcy, no i straciła, czyli traci 5,6%, czyli 0,056. Wobec tego ile zostaje? No zostaje 1 minus tyle. Ponieważ nasza funkcja ma wyrażać, ile zostaje, wobec tego tutaj będzie 1 minus 0,056, czyli 0,944. Czyli zostaje 0,944. No dobrze. Teraz minął następny taki okres, tak, czyli to jest razy 0,944. Minął następny taki okres, powiedzmy, czyli będzie 2 razy 2,8, tak, od początku. No to ile minęło? No, prawda? Znowuż, po każdym, co każde 2,8 miesiąca, czyli ta sytuacja się powtarza. Po upływie drugiego okresu będzie tyle, ile było na początku drugiego okresu. No to tu jest napisane, ile było. I to trzeba pomnożyć, prawda, przez 0,944, to znaczy, że tu będzie kwadrat. No, po upływie kolejnego okresu, prawda, czyli będzie czas 3 razy 2,8, no to będzie znowuż 89, tyle, ile było na początku, a na początku było, tu jest napisane, ile. I razy 0,944, czyli to będzie do trzeciej. Dobrze, czyli widzimy, że tutaj mamy do czynienia z ciągiem geometrycznym, prawda? Tak? Tu jest co każde 2,8 miesiąca wyraz, ilość n, n od t jest, no właśnie, jest tyle, ile było na początku okresu razy 0,944, czyli n od t, czyli przynajmniej dla tych t równego 0, 1, 2, 3, to jest taka formuła, 89 tysięcy razy 0,944. No i teraz, jeżeli chcemy t w miesiącach, no to widzimy, że tu jest potęga, musi być t podzielone przez 2,8, prawda? Musimy policzyć, ile okresów o długości 2,8 miesiąca minęło, prawda? Jak t jest 0, to jest tyle, ile było na początku. Potem minął jeden okres, czyli t równe 2,8. No to właśnie mamy tyle, ile było na początku, razy 0,944. Potem kolejny okres minął, to znowuż, czyli t równe 2 razy 2,8, tak jak tutaj. Dla t całkowitych, będących całkowitymi wielokrotnościami 2,8, no to jasne jest, że ta formuła będzie obowiązywać.
Ale oczywiście myślimy sobie o tym, że to jest jakiś taki ciągły proces, czyli jeżeli te jest niekoniecznie całkowitą wielokrotnością, no to i tak ta formuła będzie obowiązywała. Czyli taki, to się nazywa taki wykładniczy zanik, prawda? Czyli ta populacja tych narwali jest opisana funkcją wykładniczą. No i ta funkcja ma właśnie taką własność, że nie tylko w tych okresach, że kolejne, jak ustalimy tutaj, prawda, okres o długości 2,8 miesiąca, to kolejne, w kolejnych wielokrotnościach tego okresu mamy taki ciąg geometryczny. Gdybyśmy, powiedzmy, zaczęli, zobaczmy jeszcze może, jak ta formuła się zachowuje, jeżeli te będziemy zmieniać co jeden, czyli na przykład policzmy sobie n od 1, n od 2, czyli co miesiąc po prostu, n od 3. Tak? No to n od 1 to jest, no właśnie, 89, jeżeli użyjemy tej formuły tutaj, razy 0, 9, 4, 4, no do potęgi 1 przez 2 i 8, n od 2 to jest 8, 9, 0, 0, razy 0, 9, 4, 4, do potęgi 2 przez 2 i 8, No ale to jest, prawda, to jest 89,00 tysięcy, tak, razy 0,944 do potęgi 1 przez 2,8 do kwadratu, prawda, do kwadratu, no bo jak podnosimy do kwadratu, to mnożymy wykładniki. N od 3, no N od 3 to będzie 89,00944 do potęgi 3 przez 2,8. No i znowuż to jest 89 tysięcy razy 0,944 do potęgi 1 przez 2,8 do 3. Czyli widzimy, że również tutaj w okresach, jeżeli będziemy co jeden miesiąc, to kolejne wartości również tworzą ciąg geometryczny. No i można zobaczyć, że czy to będzie co miesiąc, co dwa, czy co pół, zawsze będziemy kolejne wartości w tych kolejnych równych odstępach czasu będą tworzyły ciąg geometryczny. Oczywiście ilorazy tych ciągów będą zależały od tych okresów. Także dla okresu o długości 2,8, prawda, tak jak zaczęliśmy, ten iloraz jest równy 0,944, a dla innych okresów, tak jak tutaj dla długości okresu o długości 1, no ten iloraz jest 0,944, no do potęgi 1 przez 2,8. To jest taka tam ułamkowa potęga. No dobrze, czyli to jest nasz wzór, czyli populacja tych narwali wyraża się właśnie taką funkcją wykładniczą. Dobrze, no to może to co, to wróćmy tu i sprawdźmy. Czyli to było tak, 89 tysięcy razy, prawda, i potem był pewien wykładnik, o tutaj, tak, mamy wykładnik, naciskamy i najpierw pierwsza to było 0, nie, to nie tak, chyba, może napisz, powiedzmy tak, nie jest tak łatwo to wpisać, nawias może postawmy, 0, 9, 4, 4, i poza nawiasem wpiszemy tu o, do potęgi, i ta potęga jest ułamkiem była, w liczniku było t, a w mianowniku było 2,8. O, prawda? To była taka formuła. I co? Dlaczego? A tutaj nam coś każą. Nie, to zrobimy tak, o. Teraz jest dobrze i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.